ruszyła druga edycja projektu Trenuj z Wojskiem. W każdą sobotę do końca lutego chętne osoby mogą uczestniczyć w podstawowym szkoleniu wojskowym. Treningowi w Tomaszowie Mazowieckim przyglądał się dziś wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie wzmacnia siłę polskiej armii. To inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy, ale także zwiększanie liczby żołnierzy. Każda osoba w wieku od 15 do 65 roku życia zainteresowana służbą w wojsku lub tematyką wojskowości może wziąć udział w projekcie Trenuj z Wojskiem. Rozpoczęła się jego druga edycja, tym razem prowadzona w okresie ferii zimowych. Dziś ruszamy przez 7 sobót do 25 lutego. W 31 garnizonach w całej Polsce będą odbywały się tego rodzaju zajęcia. Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w trakcie szkolenia w Tomaszowie Mazowieckim. To są zajęcia, których celem jest przede wszystkim przedszkolenie z podstawowych zasad obsługi broni, zasad przetrwania, zasad pomocy medycznej, zasad walki w bliskim kontakcie. Uczestnicy zapoznali się z obsługą polskiego karabinka GROT. Bardzo fajna platforma, która sprawdza się na razie na strzelnicy. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy mieli okazji sprawdzać. Nie, ale trzeba tę umiejętność mieć. Tak, pan ma doświadczenie wojskowe jakieś? Nie. 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 A jak pan ocenia te zajęcia? Bardzo dobrze. Świetnie. Bardzo dobrze. Dobrze. Dobrzy instruktorzy. Tak. Dobre podejście. Panowie, ale także panie poznali zasady dotyczące obchodzenia się oraz rzutu granatem. Lekko ciężkie, ale dało się rzucić. Świetnie. Zapraszam do wojska. Pomyślę nad tym. Powodzenia życzę. Dziękuję. Pomocna w życiu codziennym może być umiejętność rozpalania ognia bez użycia zapałek. Na specjalnym symulatorze każdy chętny mógł spróbować skoku ze spadochronem. Pomaga nam to w szkoleniu wojska, dlatego że zwiększa to znacznie bezpieczeństwo podczas skoków. Dziś w 6 jednostkach wojskowych, w których zorganizowano szkolenie Trenuj z Wojskiem, przeszkolono prawie 1000 osób. Dzień spędzony na takim szkoleniu może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim, podkreśla major Michał Tomczyk. Jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad tym, czy jest to dla niego droga, to może podjąć taką próbę. To jest na przykład dobrowolna stanicza służba wojskowa. Jest to bardzo elastyczna formuła służby wojskowej, ponieważ można w każdej chwili zmienić to na służbę zawodową, na służbę terytorialną, na aktywną rezerwę. Następne szkolenia odbędą się 21 stycznia w 7 jednostkach wojskowych, m.in. w Dęblinie, Rzeszowie i Białymstoku.